Kurczę, sprawa taka, Polacy. Czy może być Polak, który w Niemczech nie tylko pracuje, zapierdala, a potem wraca do domu? A ten Polak, który tu mieszka, którego rodzina, który zna już niemiecki tyle wiele lat, czy może on być, ten zwykły Polak, patriotem Niemców? Takim samym patriotem, jak i Niemcy, powinni, jak Polacy w Polsce, powinni być patriotami swojego kraju, swojego landu. Czy może być Polak takim samym patriotem? Niektórym powiedzą, co za bzdety, bzdury ty niesiesz. Jakże Polak może być patriotem Niemiec, kiedy on ma być patriotem Polski, na przykład? No, wyobraźmy taką, czyli jest, nie trzeba wyobrażać, że taka sytuacja, że Arab jest patriotą Arabów w Niemczech, których miliony. Ukrainiec na przykład jest tylko patriotem Ukrainy. Polak patriotem Polski. Czyli wiele, wiele nacjonalności, które mieszkają w Niemczech, są patriotami tylko swoich krajów. Na Niemców oni kładli taki wielki, sami wiecie co, chrzan. Wtedy wychodzi, że w 1941 i 1939 roku Niemcy były w jakimś sensie wkurzone na to, co było u nich, że mieszkali inne narodowości i oni nie były patriotami Niemców, a po co oni potrzebni? Czyli Niemców by już nie było. To samo było w Polsce, to samo było w Habsburskie Imperium, gdzie tym imperium i Madziary, i Węgry, i Słowianie, i byli, to wszystkie pomieszane byli. I Austriacy, Niemcy, już było im dosyć tej mieszanki. Oni chcieli swojego nacjonalnego państwa, landu mieć. Ale potem tam pierwsza światowa, potem druga światowa wojna. Czyli, czy może być Polak patriotem Niemców? Otwarte pytanie. Mi się wydaje, może, jak najbardziej powinien być. A potem za tym patriotyzmem już leży koleżeństwo polityczne, mentalnie, kulturowe i różne takie na koleżeńskich jakby zasadach z polszczyzną. Żeby Niemcy były przyjazne do polszczyzny. Ale najpierw, żeby byli Niemcy przyjazne do polszczyzny, oni mają uzupełnić się, że ta polszczyzna niesie dla Niemców jakieś też swoją przyjaźń. Jakieś nie tylko przyjaźń, żeby zarobić w Polsce i pierdolcie się, a jakaś patriotyczna przyjaźń, że Polacy to nie wrogi, to nie tylko ci, którzy wyciągają, wysuwają, kurde, z tego państwa forsa, a resztę kładną chrzan, a coś inne, coś więcej wymaga się od osobistości, od jednostki tej, która się nazywa Polską. Takie to sprawy. To bardzo rozgarnięty temat. Bardzo, na wiele, niż tak w dwóch słówkach, powiedzmy, powiedzieć to. Ale ten temat ma być, powstawać choć kiedyś.